teraz do Thermomixa. Ogólnie dajemy kiszonkę z kukurydzy i z żyta. Siano, kiszonkę i siano. No i też dodajemy słomy. No i tutaj mamy akurat owsiankę. I uwierzcie mi, krowy tej owsianki nie chcą żreć za diabła. Znaczy jedzą, bo jedzą, ale no jest, zobaczcie sami, pełne koryto. Zobaczcie, muszę wywalić to wszystko. Ale jest pełne koryto słomy. A tak jak dajemy na przykład jęczmionkę, to tam jęczmionkę rąbią bez problemu. Wiecie, jęczmionka jest bardziej krucha, ona jest po prostu apetyczniejsza. A ten owies, no on jest długi i on jest bardziej badylasty i też od spodu był zielony i to też przez to, no to jest twarde. No i to już tak nie wchodzi krowom. Chociaż jak z biedy, to by powinny zeżreć, ale widać, nie, dupy pełne, to wybrzydzają. Już nie będziemy dawać tej owsianki, tylko jednak jęczmionkę i koniec. Ciekawa, jakby włączył rotor przy prasie do owsianki, jakby ją bardziej pociął, czy może by to nie wybierałyby tak, nie? Bo nie byłyby w stanie na takie długie łęty, no to przecież łatwo gdzieś tam krowie odrzucić. Także witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy piątek, 25. I co? No dzisiaj od rana, wiadomo, no standardowo sprzątanie, a po sprzątaniu od razu zabieramy się za rozłożenie obornika naszymi forszerotami. No już mamy sprzęt zaczepiony. Dzisiaj także przyjedzie pomóc nam kolega swoją ładowarką, już ma większą ładowarkę. No i no mam nadzieję, że ta robota jakoś pójdzie sprawnie, nic się nie popsuje i co? No i będziemy działać dzisiaj w misji obornikowej. Dobra, najpierw jeszcze biorę się za tankowanie jednego i drugiego smoka. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No. To jest kobieca akcent na farmie, musi być. No, a szeryf jak chce, może mieć zardzewiał. I następny pieron. Forszroty gotowe. Ja tylko dać rzucę do kasty jeszcze zboża. Już na placu boju. No troszkę tych pryzm mamy do rozwiezienia. Przyjechał również kolega manitką, żeby nam tutaj pomóc. Ma większą ładowarkę. Nasza ładowarka jest przy Petkusie. I co? No mam nadzieję, że się pójdzie bez awarii. Ta robota będzie szła. No nie, żeby ostatnio były jakieś awarie, ale no wiecie, jak to jest. Różnie się dzieje na tych gospodarkach, ale nic. Do boju. Pełne słońce, oczywiście pełen różnie, inaczej. Ral, kameleon. Forszroty w natarciu! Forszroty to forszroty! Może rozrzutu świetlnego nie ma, ale robotę robią, a jak się spierniczą, to człowiek sam naprawi. I to po taniości! Dobra, ja troszkę zapierdylam, bo mam taśmę za szybko ustawioną. Ale już nie dojadę do końca. Co? O Jezus Maria, zdarzyła się awaria? Ty, ja ci zaraz ci sprzedam. Mamy manitkę do sprzedania. Który rocznik? Który rocznik? Robotę robi, czasem przestaje, ale warto. Zamiast coś kurwa w zamian.
serwis Bumper Team w akcji. Kurwa, jak jest dobrze, to jest dobrze. Jak się rozdłupi, to wtedy co nie ma. Będziemy ten, Bartek, przełączasz na pedały. Z drugiej strony teraz pedałami deptał, żeby pompa chodziła. Będzie będzie pchał z tyłu. Kurwa. Także tego. To może Bartek, my ci podstawimy naszego złomka i ten. Co? Jedziemy dalej. No. Przysiądzie się na John Deere'ka. To kurwa. Teraz czekaj, ona odpali, ale nie pojedzie. Nie pojedzie, bo nie ma napędu. To tak, że przy drodze głównej stoi ładowarka. Dobrą cenę możemy uhandlować. Tak, pali, a nie jeździ. No, jest dla Veto, można podjechać. Nie, jak to jest? Good price. Good price, ale tylko dziś. Przez parę godzin. Nie zjedzie. Tak. Bo potem poptok. No nic, tak to jest. Złośliwość rzeczy martwych. No i co? Zjeżdżamy, bo nie idzie. Rarka klękła, no i nie porobimy. Czekamy, Kamil dzwonił po Krzysia, po tatę i przyjedzie Kamil dla tata i tutaj będzie włożył tą wielkie, no Kamil będzie prostu ładował. No i co, my nie wiem, no ile wywieźliśmy? 12 kusków? To pole całe, tam do tego zielonego i potem tam druga pryzma, co jest. Tam przewidziane? Tak, 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 bo ta jest Irka, ta tutaj, ta mała, nie? Także wymiana ekipy, powrót, powrót do pracy. Jest już Kamila tata. Kamil będzie ładował, Kamila tata będzie powoził John Deere'kiem i jakoś tu ogarniemy. Szeryf już gdzieś drapie, gdzie on tu się schował? Tym Masejem. O, szeryf już drapie od razu, na bieżąco. Firma pierwszej sorty. Krzysiu, daje ostro! Kurde, John Deere to mu pasuje teraz położenie. O, John Deere to mu pasuje! Pierwej sort! Szeryf już elegancko Vandamem, Gruberkiem już jedzie na głęboko. Się kręci, wszystkie maszyny obstawione. Profesjonalna firma, tutaj nie ma lipy, nie ma lipy, moi drodzy. Kurde, ja specjalnie uważałam, żeby Jakubowi auta nie obsmarkać. A tu Kamila tata się rozpędził. Oj, co za pierun, no. Ojej, już chyba otwarta. O matku. Prosto pod Karszera. A Kamil mówi, że go tata zapomniał taśmy wyłączyć. Jechał obok i taśmy nie wyłączył. Oj, oj, najgorzej, że chyba otwarta. Daje radę, chodzi bezproblemowo, bez zarzutu, także ja jestem zadowolona. To jest na tyle fajny bajk, on jest szerokokątny, że ja nie muszę na poprzeczkach ogólnie wałka wyłączać, ale już się przyzwyczaiłam i ogólnie wyłączam ten wałek. No i też no, nie chcę tracić obornika, bo na każdym skręcie wyłączam, bo potem wolę osobno zrobić poprzeczki i nagnoić, jak potem wiecie, czasami no ja jadę, Kamila tata jedzie i na przykład jeden dojedzie dalej, jeden dojedzie mniej. No to wolę po prostu potem po prostu przejechać.
jeszcze raz, dwa razy poprzeczki, żeby nie nakładać obornika na obornik w niektórych miejscach, no bo szkoda towaru po prostu, a obornik cenna rzecz, a nie mamy go jakoś nie wiadomo ile. O, Kamil, widzę, przestawia dziką wieżę myśliwych, bo my tu mieliśmy straszny problem z dzikami, bo tutaj nam dziady tak właziły przężyto i w pszenicę, bo normalnie właziły i muciły nam kłosy i co chwilę było pełno plujek. A już są takie niszczyciele te dziki, jak nie w kukurydze, to kurde wlezą ci w zboże, nawet kurde buraki nam żarły. Dobra, kierownik zarządził, że zjeżdżamy na obiad, to zjeżdżamy na obiad, no bo jak ja jestem na polu, no to już nikt inny tego obiadu nie przywiezie. I ten, no. To zjeżdżamy. Ogólnie moja mama zajmuje się obiadami, ale ja zawsze dystansuję robotę i rozwożę te obiady, jak są chłopaki na polu. Ale jak jestem, to już nie ma kto go przywieźć. Ile drapie? Na 25? O, jedzie następny do smarowania gnojem. Tylko szyby niech nie otwiera. Na bieżąco szeryf nas goni, żebym już poprzeczkę zrobiła z tamtej strony, ale tylko na raz. Wszyscy przyjechał, bójcie, dobra rada. Kolejny do smarowania samochodu. Szyby nie otwieraj! A Krzysiu jedzie akurat. To... ja nie wiem, co chodzi. To... dobra, to lecimy. Otwarte. Chyba czeka. Chyba liczy na gówniany samochód. Takie rzeczy tylko na naszej farmie. Mam tu, o, dwóch chłopów stoi i ogląda.
i żaden nic nie nagra. Jak to jest, panowie? Jak to jest? No? Tak. Ja nie wiem. Bez komentarza. Bez komentarza. Nie, bez komentarzu. Bez komentarzu. Ja nie wiem. Takie kolory ładne. Zapalę, ale mama nie wyczuł mnie, ten. A się paliłem. Tego się nie pali, to się wciąga. No ale powiem, co brałeś? Kuć paliłeś. No bo czuję od ciebie. No. Także aromaterapia, ćpanie gnoju i te sprawy. Dobra, tutaj nam został taki wąski paseczek, taka mała kubka, ale chyba damy radę. Chyba damy radę. Dobra, ja już kończę. Szeryf tutaj nas goni ostro. No, jeszcze mu troszkę zostało do dreptania. Tutaj staram się wykręcić ten rozrzutnik. Zrobię sobie już mniejszy bieg, żeby zgubić to, co tam mam na pace. A, już takie końcóweczki, obierki. Także forszroty ponownie nie zawiodły. Robotę zrobiły. Tutaj namachnęliśmy 16 hektarów. No i tutaj, jak nie powiedziałam, w przyszłym roku będzie kwitł piękny rzepak. Także siemy rzepaku tak jakoś za tydzień. Będziemy chcieli zastartować, zobaczymy który dzień, bo też mamy taką możliwość, dostaliśmy propozycję, że może przyjechać do nas nowy sprzęt i może nam to zasiać. Także mogą być też takie fajne relacje, dopiero zobaczymy jak to szeryf na to, bo my ogólnie zazwyczaj sami sobie siejemy rzepak, mamy tego Gewerlanda naszego starszego, który jest troszkę teraz odnowiony, bo tam była cała belka wymieniona i koła wymieniliśmy te dogniatające. Także no zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Tam ekipa. Ja naprawdę nie wiem, kto te baloty wrzuca, nie mam pojęcia, naprawdę nie wiem, to nie wiem, nie wiem. Nie znam gościa, nie znam. No. Wojtek, gdzie jest? Tak, wszystko na Wojtka, pewnie, pewnie. Powiedz Wojtek, jesteś Bogu ducha winny. A my tutaj z tatą profesjonalnie z 80 takich gnojarek byśmy wywieźli. Nie? 16 hektarów.